Cześć, księże arcybiskupie, szanowni państwo profesorowie, szanowni zgromadzeni. Mam zaszczyt reprezentować gospodarza miasta Lublin, prezydenta Krzysztofa Żuka, miasta, które w tym roku uroczyście świętuje 450. rocznicę zawarcia wiekopomnego aktu Unii Lubelskiej. Wydarzenia chyba, zgodzimy się, najważniejszego w historii naszego grodu. Z pewnym szacunkiem dla 700-lecia, które obchodziliśmy 2 lata temu, było to też ważne wydarzenie, które awansowało Lublin do elity miast europejskich, ale jednak Unia Europejska miała swój wymiar ponadnarodowy, ponadreligijny, miała wymiar par excellence europejski. Powstało bowiem, czy umocniło swój byt federacyjne państwo o powierzchni blisko 1 000 000 km² z dużym potencjałem i ludnościowym, i gospodarczym, potencjałem, który był wystarczający, żeby to państwo przetrwało. Wiemy, że niestety nie przetrwało i trzeba powiedzieć, że nasi przodkowie mieli talent, żeby zgubić takie państwo. Państwo, które było ostoją wolności w ówczesnej Europie, w której szerzył się absolutyzm, też wymuszanie przechodzenia na wiarę w sposób o wiele bardziej rygorystyczny niż te naciski, które miały miejsce w Rzeczypospolitej. Była słynna zasada cuius regio eius religio, czyli kraj tego religia, co wywołały wojny religijne po reformacji w XVI wieku. To skumulowało się w wojnie 30-letniej, 17, bardzo krwawej, w której populacja Niemiec zginęła, tu historycy szacują różnie, od 1/3 do połowy mieszkańców ówczesnych Niemiec zginęło w wojnie 30-letniej. Tak okrutne były wojny religijne. A Rzeczpospolita była w tym czasie ostoją wolności. Wolności właściwie i religijnej, z pewnymi zastrzeżeniami. Oczywiście wiemy o tym, z pewnością też i usłyszymy dzisiaj. Ale to już jest przedmiot do rozważań dla wykładowców, dla historyków. Ja w tą materię nie będę wchodził, podkreślając właśnie, że ta Rzeczpospolita dawała ogromne swobody. Jednym z dowodów jest to, że w XVIII wieku, czyli kiedy już ta Rzeczpospolita obojga narodów, no niestety nie trojga, to rzeczywiście zbyt późno się za to zabrano i to się nie powiodło, a żałować należy, była tym państwem, tym krajem, do którego z terenów Rosji carskiej uciekło, szacuje się, nawet około 1 000 000 ludzi uciekało, szukając właśnie większych swobód, ale uciekali także z Prus, uciekali do Wielkopolski rzemieślnicy i inni, którzy szukali większych swobód. Tutaj też przybywali ci, którzy doznawali prześladowań religijnych czy innych ucisków w Europie Zachodniej. Rzeczywiście to była Rzeczpospolita wielu narodów. Był to jej potencjał i ogromna siła. I jeszcze raz powtórzę, żałować należy, że nie udało się tego rozległego państwa, jednego z najbardziej wolnych krajów Europy i świata, że nie udało się tego państwa utrzymać. Niemniej jednak historia jest nauczycielką życia, także warto analizować te doświadczenia Unii Europejskiej. To, że Rzeczpospolita złożona z wielu narodów i z wielu religii, że ci przedstawiciele ówczesnej warstwy rządzącej, która obejmowała około 10% społeczeństwa, ale która funkcjonowała w warunkach dosyć dobrze funkcjonującej demokracji parlamentarnej, że rzeczywiście potrafili się między sobą porozumieć, mimo że odbywało się to z problemami. Wiemy, znamy to, że wiele miesięcy trwały te negocjacje nad zawarciem Unii Lubelskiej, a jednak do niej doszło i w ten sposób Rzeczpospolita mogła wywiązywać się najbardziej podstawowego zadania, jakie stoi przed każdym państwem, czego uczą na pierwszym roku Wydziału Prawa, że do najbardziej podstawowych zadań państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Wszystkie inne zadania są dalsze i rzeczywiście Rzeczpospolita to bezpieczeństwo zapewniała, oczywiście z pewnymi też niedobrymi doświadczeniami, które się rzeczy nie mogły ominąć. Ale mimo wszystko nie były to aż tak straszne, jak chociażby wojna 30-letnia, o której wspominałem.
ta Rzeczpospolita po Unii, po 1569 roku, zaledwie 4 lata później Konfederacja Warszawska uchwaliła wolność poglądów. Król nie jest królem sumień, jest królem państwa, królem narodu, ale nie królem sumień. I to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w miarę nieźle było respektowane i to jest wartość też tej Rzeczpospolitej, którą umocniła Unia Lubelska, dlatego słusznie świętujemy tą datę, oczywiście też przypominając i o jej słabościach, bo się rzeczy, nasz świat, nasza rzeczywistość ziemska jest pełna niedoskonałości, tak jak my jesteśmy niedoskonali, tak niedoskonałe są zbiorowości społeczne i te małe, i te duże, jak państwa, szczególnie te państwa wielonarodowe i wieloreligijne. Dziękując za tą konferencję, za to ubogacanie naszego życia, naszego miasta, które ma swoje obowiązki jako stolica województwa, jako miasto Unii Lubelskiej. Cieszymy się z tej konferencji, cieszymy się z dzisiejszego spotkania i życzymy braciom prawosławnym szczęść Boże w waszej pracy i duchowej, i społecznej, i w tej pracy dla dobra naszego państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.